O chłopie. Giereczka, chłopie, Sigma. Powiem ci tak, no konkretna gra. Nigdy jej nie przeszedłem. To z bratem ostatnio grałem. A czy się przypomnieliśmy sobie o tej grze, no bo to tam na 5 minut odpalone było. I uznałem, że na streamie odpalę. A dwójka nawet jest. Też chyba wszędzie zagrać. Chłopie, Sigma. Like. Grajmy. Tu była muzyka? Ty, save'y są. O kurde, ale ja nie mam save'u. 5 jest bossów. I tyle stage'ów. Może być ciężko, tylko cicho to jest. Co myślę nad tymi nazwami, że grupka, jak ty napisałeś, reaktorzy starca? Czy jak to było? No ciekawa nazwa. Coś trzeba pomyśleć w końcu, bo dawno temu miała być zmieniana. Witam reaktorów. Ty, a może nazwa reaktore Czarnobyla? Chyba przesada. Dobra. Powiem sobie. Reaktorzy seminarium. Grajmy. To jest giga trudna w dupę giereczka. Trzeba się skupić. Zobacz, jesteś Achillesem, masz 3 FPS i nie wiem czemu. Dobra, to tak. Ty. Okej, ty. Y się kopie. A jak się... Aj. Bo tu jest chyba tak, że HP... Że ile HP stracisz, tyle masz w następnym... Czemu rzucił? Jak się podnosiło? Tu chyba było coś takiego, że ile HP masz, tyle masz w następnym etapie. I nie wiem jak to działa, że czasem kryta walisz. Ale gierka, o co ci chodzi? Chłopie, grałem w to na informatyce 100 lat temu i miałem frajdę, kumasz? Nie obrażaj gierek moich. Zobacz, jak chłopu nogę łamę. Zobacz. No. Lepsze to niż plecaki? I mamy pierwszy etap z głowy. Jestem ciekawy, czy się uda to przejść. Nigdy tej gry nie przeszedłem. Zawsze była bardzo trudna, bo teraz mnie w dupę mogą ładować. Jak się rzuca? O. I rzutem się na hitę zabija. To musimy robić tak, że będę rzucał chyba. Tylko nie wiem, czy oni mogą rzucać. Chyba nie, oni mogą tylko z łuku strzelać. O. Lekki abusing. O. Czemu to ma lepszy gameplay od plecaków? Może dlatego, że masz 3 IQ. Przepraszam cię. Ale SGR-ka to się później zaczyna z tego co pamiętam. Trudne robić. Tylko patrz, bo teraz mu głowę uciąłem i nie ogarniam tego jak to działa, że czasem głowę utniesz. O, widzisz? Jak to działa? Że czasem zadaje 1 HP, a czasem one-shotuje, w dupę strzela po... No. Na stunie jest więcej DMG? I teraz boss. I nie wiem, czy on jest od razu, czy później. 5 jest typów. Chyba on będzie ostatni jako boss. Dobra, 1. Nie wiem, czy on się łapie do tych 5. 2. To jest boss? Inaczej chyba wygląda. Nie, dobra, to ubrudas. Szmotu! A to jest boss! Ty, dobrze robię, że abuzuję? Chłop, jakiś kombo fali! Rozpieprzona gierka. Ja mam 2 ataki, a on ma 4. Rozpieprzona jest ta gra, ale ja mam full HP. Czyli wystarczy, że nie umrę, to będzie dobrze. Dobra, mamy jednego bossa z 5 za nami. Teraz niebiescy są. Dobra. Na hita padł. Ale oni tych tarcz nie używają. Ależ to kiedyś było, jak to jest?
Lepszy od Lords of the Fallen? To akurat prawda, no. Ty, ale szczerze, ta gierka... Kiedy? 15 lat? Tak bezpiecznie mówiąc? Lat temu, nie? Chłopie. Nie, Rudy, przerwa na razie. Na plecakach odpalę SR. Trzeba trochę odpocząć od muzyki, która jest, no, lekko mówiąc, zasłuchalna. Czuj się w klimat starożytnej Troi. Ty, Troja, starożytna Troja. Nie wiadomo chyba, czy w ogóle istniało coś takiego jak starożytna Troja, takie miasto. Nie wiem. Ale na pewno istniał Achilles, bo jest o nim gra, Rel. Nie zrobiliby chyba gry o wymyślonej postaci. Ty, zabiłem go włócznią i wypadły dwie włócznie. Czyli da się zabić włócznią tak? Kurde, muszę znaleźć tego buga. Bo da się zabić włócznią tak, żeby nie stracić włóczni. I wtedy bym mógł ciągle rzucać włóczniami. Nie, Anon, ta akurat była najlepsza część SR. Ta twoja. Nie mogę paść. Dobra. No tak, Black Blue, oczywiście. W sensie, co? Patrz, na hita padł. Dobra, zakopany. Ty, ja plecami mogę bronić łuku. I teraz pytanie, czy będę miał full HP. Boss. Mam, dobra, czyli jest full HP na samym początku zawsze. Czyli musimy bez strat HP dojść do bossa. Bez większych strat HP dojść do bossa. I nie stracić życia, to jest najważniejsze. Jakim w dupę cudem on strzela tak szybko z tego łuku? Puść mnie! Ja pierdzielę! Co? Czekaj. Ale straciłem życie? No mam 4. Ale mam 4 życia w dupę. Pytanie, czy zerowe się liczy. To jest ważne. Czy jest zerowe życie w tej grze? Bo jak nie, to wpieprzymy grę. Boss w tej grze ma lepsze mechaniki od Spermoluda w Lordsach. No, ale on był bardzo rozpieprzony. Ale no, to było coś. Dobra. Najlepsi są włócznicy, bo włócznicy to jest free to play killek, ale trzeba zabić 10, żeby przejść do kolejnego. Pyk. Łucznik w sumie też jest trochę free, bo jest cienki. Patrz, full HP, to będzie perfekt jakby rundka. On może kopa? Przecież mu... O! Miś! No! Mam full HP, to na spokojnie. Chłop ma dłuższe nogi, dłuższe w dupę nogi dłuższe. Ma niż ja, a przecież wygląda, że ma takie same. Dobra, spokojnie. 16. Oby sami włócznicy to będą free kill'a. No, nogi ma dłuższe. Nie... Ale miał nogi dłuższe ode mnie. Gdzie oni są? Płyną dopiero do mnie chyba. I zobacz, dało włócznie, dało dwie włócznie, czyli mamy 2 kile do przodu. Okej. Okay. Ty, na razie idzie całkiem nieźle. Szkoda, że to życie jedno straciliśmy. Co jest? Muszę iść po nich? Ja nie oddalam się od tej włóczni, co tu leży. Jest ktoś. Pyk.
Ciekawe, czy dalsze będą na przykład blokować w łucznie. Czy nie będzie się już za... Chłop do mnie strzela spoza ekranu. No przecież to jest po prostu oszustwo. Dobra, mamy w łucznie jeszcze dyszka. Na spokojnie, 60 zabiłem jako Achilles. Lista rzeczy, które abuzujesz do tej pory. Włócznia, tarcza, kopy. Ale przecież w tej grze nie ma... A nie, jest jeszcze miecz. No dobra, czyli nie abuzuję wszystkiego, jest git. Czyli jakby balans jest zachowany. 4 miecz. Ale jak mogę mieć? Jest skakanie? O kurde, jest! Ej, grałem w tą grę. Przysięgam ci, grałem w tą grę. Nie, no te 15 lat temu i nigdy nie skoczyłem. O kurde! Jakie DMG się ma skokiem? O ja pierdziele. Skok Stefczyka, chłopie. Dobra. Aha. Ale zobacz tą taktykę, że cofasz się i dźgasz, kumasz? Dobra. Falanga, falanga. A że jest jakby gra liniowa, no to jedna osoba wystarczy do falangi. Nie. Skok. Mam 1 HP. Dobra, udało się. Teraz boss. Wczoraj diament wbijałem, nie platynę. Dobra, 9 i boss. Tylko pytanie, czy lepiej bossa włócznią, że się będziemy cały czas cofać i go dźgać. Chyba najlepsza opcja. Nie, pytanie, ile on DMG będzie miał. Dobra, idzie jakiś patałach. Tylko zobacz, to jest problem, że DMG jest dość RNG, że czasem bijesz troszeczkę, u góry masz paski HP, widzisz, ja? A czasem jakby bijesz 1/3 HP jednym uderzeniem i nie wiem, od czego to zależy. Bo ja mam tylko 2 ruchy w tej grze do wykonania, no to nie zależy chyba ode mnie. Czemu on w dupę rzucił tą dzidą? No nie wytrzymam. Dziękuję bardzo. Jeszcze 3. Za chwilę sprawdzę, dziękuję bardzo. A to jest jakaś gierka? To jest boss? Nie. Zabijmy go i szybko podniosę dzidę. To jest boss. Zobacz jak kopię! Gnida! Dobra, mam taktykę. Nie oceniaj mnie. Ty szmato! Nie wiem, co ja kliknąłem. Dobra, nice. Jedno życie spadło. Dobra, zostało 6 etapów do końca gry. Może się uda pierwszy raz. Nigdy chyba... Nie, no na pewno. A nie chyba, nie widziałem ostatniego bossa. Nawet nie wiem, czy tego widziałem kiedykolwiek. 4. Pamiętam, że grałem w tą grę wiele razy, nigdy i nie przeszedłem ostatniego bossa, a 100% nigdy nie widziałem. Dobra, 11. No co abuser, nie abuzuje nic. Ej, a jak pod koniec się uderzy? Persowie to są, znam się na tym. Jestem historykiem. Histerykiem. Chłop do mnie bez głowy strzela, ja pierdzielę ty, co się dzieje? Rozumiem, że to jest jakby, że z pistoletem strzela jak umarł, ale w dupę to jest łuk, trzeba to naciągnąć, puścić się w dupę, popije przyjło cię z tą mechaniką? To nie jest pistolet. Nice.
Nie, ja stracę życie. No 3 życia w dupę. Proszę, 4 włóczników. Albo 3. 3. 3. Ty złoto! Pieprzona jest ta gra. No i dlatego nigdy tej gry nie przeszedłem, bo jest w dupę niemożliwa do przejścia. Rozpieprzona gra. Pierdzie. Czy Persowie? Nie wiem. Wszyscy to są pewnie. Nie no, jak to? To nie mogą być przecież Persowie. To jest Troja. To jest. Nie wiem. Czy... Ja pierdziel. Widzisz to, co się dzieje? No w dup! Zobacz, ile oni mi zadają. No nie mogę, no. 18 mam zabić. Zobacz, ilu ich jest. Nie, tej gry się chyba... Nie, dobra, poda mi ktoś jakąś taktykę na... No mocne zabiuzowanie, już się mówię... Proszę, 0... A, dobra. Ja pi... Zerowego życia nie ma. Nie wiem, czy to się da przejść. Nie, no nie, 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 nie mogę na to pozwolić. Daj mi kody. Dobra, jaka jest taktyka? Bo przecież ja tego nie przejdę. To był 4 chyba. Cheat Engine i Speed 0.25 to chyba jedyna opcja. No bo zobacz, nawet jakbym miał tam 5 żyć, ich tam było tylu, że nie miałem szans. Przecież AI w tej grze jest bardziej zaawansowane niż dzisiejsze, co niby ma przejąć świat. Tylko mu się chyba popieprzyło. To AI to już widać kiedyś było dużo silniejsze niż teraz. A oni coś pieprzą, ty fachowcy zapieprzeni. Zobacz, jaki ja mam mały attack speed. Nie, co to jest? Czekaj, co to jest? Nie ma tu nic więcej. No nie ma. Kod na nieskończoność włóczni przydałby mi się. Ale kopanie jest głównym pieprzonym. Bo musisz stać w miejscu, żeby on... Nie. No zobacz, jak ja mało kopem zadaję. Jeszcze przez chłopa przechodzę i go... Pół życia mi zadał jakiś pec pierwszego. Ja pierdzielę, ta gra jest rozpieprzona. Z tej gry seria jak z plecaków. No chyba tak. Nie no, tej gry się przejść nie. No jej nigdy w życiu nie przeszedłem. I mówię, no nigdy nie widziałem nawet tamtego bossa, więc... Może skakać trzeba. Ty, bo wtedy masz takiego free hitka trochę. Że pyk, pyk. Jap. Ile te gramy FPS-ów? 10? Za dużo, bo nic nie widzę. Nie używaj włóczni. No ale po co? Włócznia jest wolna. Ma dobre DMG i zasięg, ale jak ja wystarczy, że idę w ich stronę, to automatycznie rzuca. Bo to tak działa. No dobra, gram włócznią teraz. Tu jest boss. Nie możemy stracić życia na bossie, to jest najważniejsze. Szybko. Ty, a może ja będę przeskakiwał nad nimi? Będę nad nimi przeskakiwał, żeby ich wszystkich z jednej strony gromadzić. Po to jest skok.
No zobacz, co robi chłop, ty. Jakieś salta. Zobacz. Ja mam tylko takie coś, zała. To jest wszystko, co mam. A chłop salta na pieprza. No przecież czemu on takie rzeczy ma? Roblox clicker. No. Dobra, i teraz tak, taktyczka, czyli nie rzucać włócznią, tak? Widzi ktoś jakieś wady mojego gameplayu, poza tym, że rzucam włócznią i mam nią grać? Bo tu serio to jest bardzo trudna gra w dupę. Ja pierdzielę, i on automatycznie mi zaczął rzucać, rozumiesz? Zaraz się rzucę z dachu. No i oj, rzucam tym gównem, pieprzyć cię w dupę. No Boże, no kurde! Nie, proszę! O, jest! Ja jestem wadą. No ale jakoś ze mną trzeba sobie poradzić, tak to. Częściej blokuje, ale ten blok jest gównem! Bo on blokuje strzały z tyłu, ale nie blokuje miecza z tyłu. No, jeden. No, dwa. Zero włóczników Ale mi zapieprzył cepa! Ty, tak... No nie ma ta... Dobra. Ośmiu. Czemu jego miecz jest dłuższy niż w dupę moja noga? Czemu ty rzucasz? Ty w dupę pecie, no nie mogę, widzowie, no. Ta gra jest spieprzonym gównem. Nie da się w to grać. Ale miecz jest chyba szybszy, ja muszę mieczem grać. Ale gówno szybsze, ty. Nie jestem. Nie jest on też Kamenbrug. To nie graj. Chcę to przejść w końcu. Znam tą grę tyle lat i nigdy jej nie przeszedłem. Jak jest dużo uczników rzucają, jak walczysz mieczem, pierw kopi cios. Kop cios, bo kop ich stunuje. Ale ja myślę, że w tej grze ważne jest to, czy RNG odda dużo uczników i będziesz o free linie. Bo jak nie odda włóczników, tylko mieczników i łuczników, to jest pieprzona gra już z bomby. No zobacz. Dobra, okej, no. Zobacz, teraz tamten stoi z tyłu. Zobacz. Stoi po prostu, nie wiadomo czemu. I mi dźgnął. Kto teraz jest bossem? O, zobacz, oddaję włóczników i to jest git. Dobra, i teraz tak, bosik. Nie może nam zabrać życia. Kopami go? O! O!
To jest boss. No i to mi się podoba. Dobra. Dupę Boromir. Dziękuję bardzo. Ale ty musisz mi nazwę gry podać, bo ja tu muszę ją odpalić na tej stronce. Jakie w dupę disy? Musisz tytuł gry podać. Poczekaj. Jaką grę dawałeś, KZ? Ale to jest ta, co grałem przed chwilą? A to nie. To gówno było jakieś. Dobra, ja muszę po prostu... Wiem, jaką mam nową taktykę. Warlords 2, Rise of Demons. I to dobre jest? Nie znam w ogóle... Widzisz, co się dzieje? On mnie bije, ja go nie mogę. Ty niedorobiony twórca tej pieprzonej gry. Nie dorobiłeś gry tak, jak ciebie nie dorobili, śmieciu. I nie jestem toksyczny, mówię, po prostu pluję fakty. No co on zrobił? On mnie kopie, ja go kopnąć nie mogę. No o co tu w dupę chodzi? Powiedz mi. To nie jest toksyczne te zachowanie. Chłopie, no. Zobaczę tą grę, zobaczę. Ty grasz od kilku lat w gry 2D na Pegasusa, a coś... Pieprzysz o grę, ale o czym ty gadasz, KZ? Bo nie rozumiem, o czym ty mówisz. W dupę odkleju się. Ja mówię o tym linku, co mi dzisiaj wysyłałeś. To, o, myślałem, że to masz na myśli. No to to gówno jakieś mi wysłałeś. Kurde! Pieprzę tę grę. No nie wysyłam. Pomocy. Achilles, ty. Z Wisha. Nie da się. Nie dziwię się, że nie przeszedłem tej gry kiedyś. Bo jej się w dupę nie da chyba przejść. Pewnie nie ma final bossa po prostu. Dlatego zrobili tak, żeby się do niego nawet dojść nie dało. To nie jest gra dla dzieci. Jest krew i jest Achilles. Jaka niby gra dla dzieci, jak jest krew? GTA dla ciebie jest dla dzieci? To jest, ta gra jest jak GTA, tylko lepsze. No wpieprzyłem już, bo mam dwa życia i dopiero trzeci boss będzie. Gówno. Ale gówniana była gazet ta gra, no. Poza tym to jak o kimś tam było, a ty mi wysyłasz. Dobra, ja nie mogę chyba... Ja muszę stać w miejscu. Dobra, nowa taktyka. Niczym w plecakach. O, widzisz? Patrz. Tu się chodzi też w lewo. O! Czemu mu nie złamałem nogi? Ale gówno. Dobra, nowa taktyka. O! Ty, ej. To jest zarobiste. Sorry za mychę. To boss? Nice. Trzech. Albo dwa życia. Tego skakania w ogóle nie wykorzystuję, ale nie wiem za bardzo po co jest. Kop cios, no kop cios, tylko że ja niepotrzebnie się przemieszczałem, masz rację. Jest gameplay na ety, więc się da. I serio chłop przeszedł? To weź zobacz, jaką taktykę gra i mi powiedz. Serio kop cios gra? Taką jak ja? No i przeszedł grę niby. Nie. Kłamiesz. Maton, nie mogę! Zobacz, co się dzieje! No i taką taktykę jak ja gra, ty co ty pieprzysz?
farmazoniarzu. No nie mogę go uderzyć, bo chłop stoi we mnie. Czemu? Jest serio poradnik na YouTubie, Achilles. Hashtag 102, chłop 102 party z tej gry nagrał. Nie no, musisz kłamać. Musisz, to jest kłamliwy poradnik, pieprzyć. 102 razy chłop grał ty. Dobra, posłuchaj, mam taką taktykę teraz i zaufaj mi. Kopiesz, uderzasz. Tylko po co jest skakanie w tej grze? Kiedy ja mam skakać? Dobra, kiedy mam skakać? Chyba, że włócznią, bo ma większy zasięg. Dobra, nowa taktyka, słuchaj. Szczerze, oglądaj. Aha. Czemu on żyje? No czemu on tak stoi, pionek zapieprzony? Boże, ta gra ma zbyt idealne hitboxy. Macham mu tuż przed ryjem i nie wchodzi, bo hitboxy na milimetr wyliczone. Ja liczyłem, że wiesz, jak dzidani dali, że rzucisz i trafisz, nieważne w którą stronę rzucasz. Ale ta gra ma lepsze hitboxy niż LOL. Jak cię otoczą skaczesz, to chyba tylko wtedy skok, no. Dobra. Dobra, jest git. Dobra, git. To jest Lords of the Fallen? No to jest lepsza gra. Anon, a weź mi powiedz, czy ta gierka, co wysłałeś, jest na tej stronce, co ja gram. To zaraz ją sprawdzimy. A ona jest mobilka, a to nie, ja nie gram mobilki teraz. Zaraz troll. No za chwilę, w sensie licząc jakby moją skalą zaraz, tak jakże wiesz, że Sara koniec plecaków. No, 10 godzin później kończę streama zamiast plecaki. Dobra, 5 na spokojnie i bosik. Bardzo spokojnie trzeba to zrobić. Bez denerwowania się, bez jakby nagłych decyzji, bez pochopnych tych. Po prostu spokojnie, kopiesz, bijesz, kopiesz, bijesz. No, 2. 1 HP straciłem, może być. Gramy. Dobra, git. Iś! Nie. Nie! Nie! Jest! Boże! Dobra, mamy go. 7. To nie jest lakerstwo, tylko w dupę skillem to zrobiłem. Dobra, musimy 5 żyć mieć co najmniej do trzeciego bossa. Dobra, mówisz tak. Pół dystans jeszcze dzida, ale blisko. O, teraz kop! Kop! Hit, dobra. Spokojnie, spokojnie. Bardzo spokojnie trzeba to grać. Teraz tak. Pyk, pyk, kop! Kopnij, kur! Dobra, 4. Pół życia, dobra, dam radę. Rzucam.
Obydwu hucznik i włócznik. Dobra. Mamy jeden, nie mogę paść. To jest tak losowo, że czasem się one-shotuje. Plecaczki będą, ale potem troszeczkę trzeba jakby złapać dystansu do plecaczków, żeby wiesz, lepiej się grało. Szmata głupia. Masz. Kop. Kop. Dobra. Muszę, wiem już, kopnąć, odejść, rozbiec się, uderzyć mieczem. Według mnie tak to najlepiej działa. Patrz. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. No. Dobra. Tak, tak, tak. Tak. Tak, tak. Tak. Iś. Pyk. Nie kop. Proszę, nie zabijaj mnie. Ej, no ile ja mu stu nadałem tamtemu? Ja pierdziel. Ej, ale ten stun jest permanentny? On tam dalej stoi? Ty chłop? Ty co jest? Co się dzieje? Bocian. Bocian. No jednak moja taktyka nie działa, widzowie. Nie wiem jaka jest dobra taktyka, no. Ale ta gra jest giga w dupę ciężka. Jest jakiś speedrun na speedrun.net z tej gry? Może tam trzeba podpatrzeć, jak to grać, bo w dupę, no to jest bardzo trudna gra. Dobra, rzeczywiście trochę więcej blokować muszę, no. Za mało blokuję. Kuburgany dostał, ty. A, to boss. A, to ten. Tępy. Dobra. Achilles, równa się moja taktyka nie działa. Plecaki, równa się moja taktyka nie działa. Ale to nie moja wina w dupę, że moja taktyka zawsze nie działa, no. Tylko to jest wina gry, tak? Że taktyka się nie sprawdza. Muszę znaleźć grę, w której będzie działała taktyka i tyle, no. Proste jakby zadanie matematyczne. Mieczem chyba więcej zadaje. O, zobacz. Kop. Patrz. Kop. I... O. Pyk. Przecież jego mogłem zabić... No daj ważne. Nice. Szkoda, że 4 życia. No wpieprzyłem to życie niepotrzebnie. Ta, więcej blokowania, no. Dużo daje blok. Dużo daje blok tutaj. Tutaj ewidentnie blok daje giga dużo, bo oni mnie wtedy nie mogą zestunować. Ta, no, no, no. I bardzo mało wtedy zadają. Mamy to. Ty, chyba taktykę odkryłem. Znaczy, dzięki widzom, ale... Ale wiesz, stosuję ją w praktyce. 16 to dużo. 16 giga dużo. No może, sra powoli. No mam 4, no zobaczymy. Gram po prostu. Shinya, no będzie, będzie. Aż żył, co? Tak! Ty, ta taktyka jest dobra, tylko...
Problem jest taki, że ona działa na jednego typa. Bo jak jest więcej niż jeden, to nie zdążę tego zrobić. I co wtedy? Uciekać? Bo oni czasem stają w miejscu, jak uciekam. A nie może być ich więcej niż kilku na planszy, więc chyba trzeba tak. Po prostu abuzować mechanikę i tyle. Skaczesz i uciekasz. No chyba tak, no. Wtedy trzeba skakać i uciekać i luj, no. Okej, okay, kam, okej. Okay. A ile trwa speedrun z tej gry? Rekord świata. 18 minut? O kurde. Ty, rzeczywiście dobre to jest, no. Kurde, zarobista jest ta taktyka. Szkoda tego życia jednego, no. Szkoda tego życia jednego. Ja pierdzielę, no. Chłop mnie zbugował. Rozumiesz to? Szmata głupia. Jest! O Jezus Mario, ciężka festa gra. Trzeci stage, boss, teraz boss. Bez strat HP do bossa, jak dojdziemy, będzie fajnie. Tylko tego bossa nie wiem jak zrobić, zaspamować go? Bossa chyba trzeba zaspamować. Czy kopami po prostu, w sensie kopać go. Chyba, że kop, hit tarczą i czekamy. I tak jak ze zmobami, i luj. Nice, włócznik, czyli free killek, dobrze. Dobry początek. Nice, teraz włócznika, włócznika daj, będzie fajnie, włócznik, ok. No, dobra, niech będzie, luj. Właśnie jestem ciekawy, czy lepiej na bossów, czy lepiej włócznią, czy mieczem, bo miecz jest, kurde, lepszy chyba, bo włócznią tylko rzucasz. A mieczem to chyba lepiej się bije. Więcej DMG i masz lepsze combo. Rzucę w niego na start. I teraz boss. Dobrze, pół HP nie ma. Permanentny stun. Ja pie... Ale abusera leci ty. Zabiusowałem go. O Boże. Tak, Black Blue, no. Dobra, widzowie, nak zeszliśmy stage 2, level 4. Boże, jak do bossa dojdziemy. Ty, a może... Nie, łuku się podnieść nie da. Dobra, lecimy. Leć spokojnie, bardzo spokojnie. Dzięki, Michael, z 8 lat. Ta, ja bossy muszę abuzować kopami. Trudno, że się go bije godzinę, trudno. Ten bossik był najtrudniejszy w grze? Czekaj, co to było? Aha, bo oni tutaj chwilę żyją po kilku, więc muszę po zabiciu teraz... blokować na wszelki, tak? Nice. Nice. 7. Dzięki, dzięki, like za 18. Abuserek? No tak, no to klasycznie. W sensie ja nie abuzuję. To nie był bóg? Chyba nie, bo czasem w Jest! Dwóch, dwóch.
trzech, ja pierdzielę, wpieprzone. Czterech idzie. Trzeba ich jakoś zbugować, żeby się zatrzymali. Dziękuję bardzo, jakiej? Ale... Pieprz się. Jak ich zrobić? Da ktoś radę? Bo zobacz, tam ci się odsuwać zaczęli. Musi jeden iść. No nie mogę ich przeskoczyć, bo wpadnę w ich środek. Kopi, uciekaj. Nie, nie zadziałało. Muszę się zbugować, że jeden będzie tylko szedł. Dobrze, plansza jest nieskończona. O, coraz lepiej. Nie, no tu chyba będzie życie wpieprzone. Nie, musimy to tak rozegrać, żeby nie stracić. Nice. Jest, dobra, dobra. Spokojnie, 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 panowie. Trzeba ich odciągnąć. Jest! Jest! Teraz dwóch włóczników to jest trudniejsze, bo oni mają większy zasięg. Jak to zrobić? Jak to w dupę zrobić? Bo zobacz, oni jakby obok siebie na siłę idą. O! Kurde, no falanga pieprzona. Panowie, co wy robicie? Pan... Ale szmata, widziałeś to? Oni te chyba specjalnie chodzą. Na to wygląda, bo zobacz, że czeka jeden na drugiego. O, zbejtuj. O! Aha, nie, oni to specjalnie. Nie skończy mi się linia brzegowa. Kurde, problem jest taki, że włócznia, nie? I mają większy zasięg, więc jak wejdę w ten zasięg jednemu, uderzając go. O! Nice! Muszę, tak wiecie, rozdzielać. O, tak jak teraz. Nice! Ja pierdzielę. Udało się. Boże! Dobra. To jest, o Boże, łamiemy powoli AI w tej grze. Mówiłem ci, że AI tu jest potężniejsze niż dzisiejsze, a ta gra ma 100 lat. Dobra, gram. 19, to jest trudne. Tutaj się ostatnio zrespiło H5, nie? Czyli tutaj jest limit na planszy jeszcze większy. Dobra. Jest włócznik, dobrze, jeden. Jeden z głowy, jeszcze 18. Pyk. Dobra, i teraz trochę lipa, no ale dobra. Jak najszybciej, jak będzie pojedynczy typ. Nice! 16. 16. Kurde. Nice. Kurde, lipa, że dostałem hitka tam niepotrzebnie. Nice, 12, 12. Ja pierdzielę, ty kurde, 8. Nice. Ten kryt taki, co czasem siada, że one shotuje, to jest coś pięknego. Zero łuczników w ogóle, więc może teraz ich przyspami. Nice. 6. O nie, dos... Najgorzej. Pięciu. Pięciu i jeden HP on. W teorii mają mnie na hita, jak mi siądzie kryt. O nie! Kurde!
Też w dupę, no dobra, no, 3 życia, ale następny to boss, więc tak rekord. Ale szkoda w dupę. Kurde, szkoda. Jak głowę uciętą da się kopnąć? Dobra, widzowie, bosik nowy. Jedyna 10 przed bossem. Dużo, oby włócznicy, żeby szybkie te kilki bez strat HP. Niestety tak nie. Ale może łucznicy jacyś za free? Prawie że za free. Nice. Ale po co się da kopać głowę? Ile ona zadaje DMG? Gówno się da kopnąć. Nice, 4. W tym boss oczywiście. Oby włócznik. I teraz bossa widzi do... Boże! Ja pierdziele kopy. Nie oceniaj mnie, proszę. Pięta Achillesowa. Tak, to moja najsilniejsza broń, pięta Achillesa. Czy można ciszej? Robię zadanie domowe. A czy robisz jaki przedmiot, koleżko? Jaki przedmiot w tym momencie robisz? Wódę rzec ze starym, aha. Chciałbym zacząć inscenizację tej walki IRL. No w filmie była, Brad Pitt tak kopał. Dobra, dalej. 13. Zobaczymy, jacy teraz będą w ogóle. Nigdy tu nie dotarłem. 5. stage. Ja nawet nie wiem, czy tego bossa kiedykolwiek widziałem, co teraz był. Zielon. Dobra, na szczęście nadal na hita padają. Tak się zastanawiałem, czy będą. Odwłócznie w sensie. Ale czemu są zieloni? Nice. Chyba na tej samej zasadzie to jest teraz. Tylko, że oni szybciej atakują. 6. I więcej HDMG mają trochę. Ale RNG siada, że na hita padają. Jak Irlandczycy to są? Ta? Okej. Nice. Pięknie to idzie. Dwóch. Szkoda, że nie włócznik byłby taki free finał. Dobra, spokojnie. To pewnie 20 paru będzie w następnym. Nice. 2 etapy. Boże, 22. Sami włócznicy, Prajga. To ten run, zobaczymy. Nice. 20. Łucznik, łucznik. Mogłem nie...
Chociaż lepiej rzucić, bo łucznika tak się słabo zabija włócznią. Trzeba ich bardzo szybko eliminować, zanim mi się za dużo ich zrespi i znowu będzie problem. A takie szybkie ich ubijanie oddaje giga. O ty w dupę, kanalio! No, to chodziło właśnie, że to jest problem. To jest problem polskich rodzin, że jest za dużo prac domowych zadawane. O Boże, 7. Tak, jak bardzo szybko ich nie ubijam na tym etapie, to jest gówno pieprzone niestety. Nie! Szkoda. Ale Lipton. No ale dobra, no. Jedno życie. Czekaj, teraz jak padniemy, to jest ostatnie. Następne, w sensie ostatnie, bo na jedynce się kończy. Co my to i następne życie. Boss. Finał boss, widzowie. To ja się okaże, że potem wyskakuje kolejna plansza z 10 stage'ów. Ja w sensie leveli. Oszalał. Dobra, spokojnie. 13 w tym boss, czyli 12. Spać. Nice. Włócznik, proszę włócznik, proszę włócznik. Dobra, niestety. 10. Czyli 9. 8. Ciekawi mnie ten boss. Ale go zaspamię, jeżeli będę mógł. Nice, 7, 6 w sensie. 5. Trzech. W tym boss, a potem 4, w sensie wiesz co mówię. Jest! Boss. O Boże! Zobacz jak on spami. Ja pierdzielę jak on spami. Mogę mu nogę złamać? Nie da się. Ja mu nic nie robię, bo chłop tak spami. No nie da się go kopnąć nawet. Jakie gówno pieprzone. Ej, szczerze, tu chyba trzeba dojść z full życiami, żeby go zabić na tej niezniszczalności, co jest chwilę. Nie, bo jak się skoczy i on mnie uderzy w skoku, to mi przerwie skok. O Boże. No jeszcze raz bardzo spokojnie. Próba. Dajcie mi próbę zrobić. Teraz damy taktykę, więc żadnego HP nie stracę do niego. Melania czy ten boss? Raczej ten bossik. Ej, ja powinienem mieć save'a, bo tam jest load save. Jak zapisać? Ty, nie da się zapisać przed tym? Ja ten początek teraz, chłopie, to...
dupę, easy. Czy będę grał w League of Legends dzisiaj? Nie wiem, zobaczę. Plecaki na pewno będą. Dobra, jest jeden. Ale też ładnie tam zagrałem w tym czwartym etapie, jak mnie to czterech goniło. Co się udało nie stracić HP, no to był dobry ten. Trochę lipa ogólnie, no ale ten boss ostatni to jest coś popieprzonego, no że mu się nogi złamać nie da. Jego trzeba chyba serio 5 żyć i zaspamić. Jak go robi typek na speedrunie, widzu? Weź mi powiedz. Może podejrzymy. Jak go robi typ na speedrunie tego ostatniego bossa? Po prostu... włócznią? Jak włócznią? Że dźga, cofa się i dźga? Ty, może? Ciekawe. Full 5 życi spami, no właśnie, też tak myślę, full 5 życi spami, no. No to też chyba to zrobię. Trzeba by najpierw 5 żyć mieć tam. Teraz pierwszy. Pierwszy to chyba był słaby, nie? Kopy? Ja pier... No popieprzyło go chyba. No. Witam ninja. Dobra, mamy. Mamy to. Level 2. Silny ten pierwszy boss. Drugi jest free, bo dzidy. Trzeci ma tą kopaninkę taką, niczym ten z Tekena. Nie. Z Mortal Kombat, ten taki Chińczyk. Czy tam Azjata, sorry, wybacz. Nie jestem rasistą. Przejęzyczyłem się. Trzy życia wystarczą, w sensie trójka wystarczy, że będzie napisane przy tym, żeby go zrobić. Wystarczy go wtedy zaspamić. Aż tyle? W sensie, no to jak w teorii... Nie, to jednego życia mi zabrakło na tamtym ranie. Jednego życia zabrakło, tak to byśmy go może zrobili. Dobra, dawać dalej. Ale Boże, porypane to jest. Ale dobrze, że tego poprzedniego z dwoma mieczami da się zaspamić kopami. Że w ogóle się nie może nic zrobić. To jest trochę free też. To tak naprawdę trzeci boss rzeczywiście jest najtrudniejszy, bo ciężko go zaspamić. Dobra. Witam PZ, siema, dzięki. Nice. Oni mnie ostatnio tu złapali i zabrali życie w drugim levelu. W tym stage'u. Na szczęście teraz się udało. Tak, tu bardzo ważne jest to, żeby ich bardzo szybko eliminować, to wtedy kupa się nie zdąży zebrać. Bo tak to jak się zbierze kilku, to ta gra to nie da się nic zrobić, bo oni spamią jeden na drugiego. Tak to szybka eliminacja i jakoś to jest. Czekaj, widzę, zaraz przeczytam, co ty napisałeś. Co mam zrobić, jeśli nie za... Cześć.
Chcę zrobić, jeśli moi znajomi nie zaprosili mnie na przykład na wyjście z nimi. No to może się zastanów, czy to twoi znajomi w ogóle. Czy tobie się tylko tak wydaje. Albo nie wiem, może ich zdenerwowałeś czymś, a może śmierdzisz. Albo ten, nie ten, tylko... jak ten... Może się nie dogadujesz z nimi. Jak to ten? A może, nie wiem, to nie są twoi koledzy. No nie wiem, widzu, nie przejmuj się tym. Ja cię zapraszam na live, Aloy. Nie no, widz nie śmierdzi. Nie no, a może po prostu to jest jacyś, że mają spotkanie tematyczne, nie? A ty na przykład w tym temacie nie siedzisz i tyle, no. I uznali, że po co? Przyjdziesz i nie będziesz wiedział, co się dzieje. A może już próbowali cię przekonać do tego, a ty mówiłeś, żeby wypieprzali. I teraz pamiętają to. To ciężko powiedzieć, dużo opcji. Sami włócznicy w ogóle, trochę free etap. Bo mamy 4 włócznie i 6 mobów. Gdzie oni są? Same włócznie. Dobra, to free etapik dostaliśmy. Spoko. Znaczy nowy awatar to się szykuje gówno pieprzony, Far Cry nowy, ale raczej zagram. Bo to będzie taki Far Cry Primal trochę, chociaż nie do końca, bo tam też karabiny będą. Zobaczymy no. W sumie to się nie szykuje Primal nowy, tylko zwykły Far Cry, bo w zwykłym też są łuki i tak dalej. W tym nawet najnowszym chyba konie są, nie? Far Cry 6. No to w sumie takie Far Cry 6, tylko że niebieskie ludki. Free stage dostaliśmy. 0 HP straciłem. Dobra, dawać dalej. 16. No to jest RNG, jaki będzie mobek. Byliby włócznicy. To git, bo wtedy mamy free. O, widzisz, ja mu teraz na przykład nic nie zadałem? Mieczem i kopem. Strasznie tanki mobek. Pół HP mi zbili przez to, bo nic nie zadałem. No to jest trochę losowe, ile zadasz. Czasem na hita zabijesz, a czasem gówno pieprzone i luj. No. No. 7. Zhakowali mi konto. Gdzie? Mi też kiedyś zhakowali na Gogla. Ciężko było. No ale się udało odzyskać. Maila ci zhakowali. Musisz pisać do pomocy. Ja na Twitterze napisałem do pomocy tamtejszej i mi pomogli w ciągu 2 dni jakoś. No tak, w sumie lagu racja, no wszystko. Wszystko wtedy zabrali, no. Ej, teraz boss trzeci już. Ej, ładnie idzie. Czekaj, to jest ten najsilniejszy boss, dobra. Czyli bardzo spokojnie. Dobra. 8. Ale lipa, bo pół HP straciłem. A to będzie najsilniejszy boss. Kurde. O Boże.
Pięta Achillesa. Abuser? Wiesz co? Jakby nie oceniaj, nie oceniaj okładki po książce. Kurde luj. Grajmy. Hakowali ci Steam, ale zyskałem tego samego dnia, no i git. Nie no, jak mi kiedyś z tego zhakowali, no lipa była, nie? Ale no co, na szczęście wszystko się odkręciło. Ale ta. Ale kiedyś mi konto w Tibi zhakowali, to tego już się nie udało odzyskać. Tam takie gówniane były systemy w Tibi. Takie śmieciowe. Ty tam chyba im nawet zależało, żeby ludziom konta kradli, żeby nowe zakładali, żeby więcej siana szło. To szkoda gadać, ty. Tam było coś takiego w Tibi, że miałeś taki klucz, którym odzyskiwałeś konto, jak cię zhakowali, ale on był raz na konto. I po tym, jak cię zhakowali, to już go nie miałeś, chyba że zapłaciłeś. Musiałeś zapłacić za to. Nie wiem, jak jest teraz, kiedyś to było. Teraz może już tam poprawili, bo coraz mniej ludzi w to gra, co muszą. Chociaż teraz, kto gra w Tibie, to już chyba raczej wydaje się, no bo inaczej się w ogóle grać nie da. Min konto w LoLu, pasy zmienili, wystarczyło. Tak, konto w LoLu to jest dobrze zabezpieczone dość. Bo tam bez maila to ci nie ukradną konta. Tak permanentnie. Ładnie idzie, co? Full żyć na razie jeszcze. Także ja się cieszę. Od kiedy odkryłem taktykę dzięki widzowi, jak grać, no to lepiej idzie, dużo. Oby dalej szło git. Pyk. Szesnastu, spokojnie, bardzo spokojnie. Czternastu. O Boże, nie! Ale długo go biłem, a to łucznik. Fuck. Kurde, otoczyli mnie. No, cztery życia, więc pisał, że nawet trzy wystarcza na tego ostatniego, ale... No nie wiem, czy to... Kurde, no dobra, grajmy, no. Zobaczymy. Sporo jeszcze jest do rozegrania. Trochę też otwarta zależy, bo jak ja nie zone-shotuję mobka, to za chwilę nowy przychodzi i to jest problem. Jak ja ich szybko bardzo nie zabijam, to... No, to łatwo życie stracić. Niestety. Ja te bossy nie biję z kolanka, tylko w kolanko. Ale bossa ja mam spamować chyba mieczem, nie? Bo kopem się mało zadaje. Tak, tak, Luka, no. Zobacz, jakie słabe RNG, no. W ogóle chłopa biłem godzinę. Jakiegoś petka.
No i tutaj to samo. Że niby go kopnąłem, ale to nie weszło. O, tu to samo. O, kolejne. O Boże. To jest też losowe, gdzie ja kopnę. To jest trochę dziwne, bo ten kop w kolano to jest stun. A to odepchnięcie, no to nie wiem. Pół sekundy masz, żeby pociągnąć dalej ten łańcuch. No, zakopany koleżka. Witam, Dymbu. Czemu wyglądam jak żul? Boberowski, bo jest proste pytanie. Bo przypominam twojego ojca. Dobra, grajmy dalej. Cosplay. Ośmiu. Siedmiu. Najgorzej. O Boże, ilu ich jest! Nie wytrzymam! Ale lipa w dupę! Ale gówno, trójka jest. W teorii wystarczy, więc pisał, że to minimum, żeby pokonać bossa. Jak zapisać grę? To mi zapisał po tym. Bez dobrego RNG nie da się tego zrobić. No, RNG jest bardzo ważne, bo jak nie one-shotujesz przeciwnika... Jak nie one-shotujesz przeciwnika, to się ich właśnie dzieje to, co teraz. Że ci ich wypije przy 10 na ekran. Więc jest potrzebne. No, na speedrunie to pewnie w ogóle już. To, że dodali RNG do tej gry, to powoduje, że w ogóle jest sens speedrun robić. Bo tak to ja nie wiem, jakby to wyglądało. Wszyscy taki sam czas by mieli chyba. Jeden się z tyłu zbugował. No możliwe, możliwe, bo czasem się bugowali, no. Ale a może nie? Nie, no już bym na niego wpadł. Nie wiem, gdzie on jest. Zapiszę po tym, jak się da. Ty rzeczywiście! Ale ta gra ma pamięć. O, nieźle się da zapisać tą grę. Nie wiem, po co jest opcja load. Chyba ja dla jaj. Nie. Ja pierdzielę, ty menu kliknąłem. Bo mnie popieprzy zara. Chciałem zobaczyć, czy się da zapisać.
Dobra, ostatni run. Ja pierdziele, ty, chciałem zobaczyć, czy się da zapisać. Po co jest opcja wczytaj, skoro nie ma zapisania? Odpowiedz. To był load, ale taki, że cię załadowali w dupę? A z RNG? Ja robię speedrun teraz. Zapisać to się możesz co najwyżej do sanatorium. No już to zrobiłem. Na twój kosz. Na NFZ. No. Pobrać wersję zapisawie, ja muszę to przejść. Dobrze robię. Nie padłem, kliknąłem menu, które jest lewym dolnym i mi grę wypieprzyło. Guzik do zbaitowania, żebyś od nowa musiał grać. No tak, tu jest jakaś szansa po prostu nakryta w tej grze, tylko nie wiadomo jaka, ale jest. I co, czasem ci wejdzie kryta. Czasem wejdziesz w dupę. Ci w dupę wejdzie czasem, a czasem kryt. No. Dobra, speedrunek ładnie leci, już drugi ten. Włóczników mało daje. Wydaje mi się, że w speedrunie jest ważne tak, czy ci będą wchodzić kryty i ilu włóczników da. Bo włócznik to jest tak naprawdę free mobek kolejny, bo go one-shotujesz. Chłop 1 HP i przeżył hit mieczem. A ten partia hita, no, jest tak losowa gra, że to jest luj. Stopper i speedrun. Musiałbym obejrzeć tamten speedrun. Obejrzymy, jak przejdę grę. Przynajmniej końcówkę, bo jestem ciekawy. Jak on to robi, ten typ na speedrunie, że on to w 18 minut przeszedł. Czy mu każdy na hita padał? Ładnie. O, i czasem jest też ten bug, że dwie włócznie dadzą. To już w ogóle, jak ci to wypada, jeszcze dwie włócznie, może ze Spearmana. Ze Spearmana. No to ta, to oddaję. O, a nie, nie dało dwóch. Huch? Nie dało. Ale zobacz, włóczników dało dwóch z rzędu. Tak. Zobacz, widzisz to? No na speedrunie to chłopu musiał... Rozumiesz to? Rozumiesz mnie?
Najlepszy boss. Witam. Widzu, witam. Level 3. Stage 1. No. Ładnie. Ładnie bardzo. Tak po prostu chłop padł na hita. Ty, lepiej się w tej grze opłacę najpierw mieczem, potem nogą. Bo możesz zabić na hita, więc to przyspieszy przechodzenie. O, dwie włócznie. Nice. Trzech, czterech typa tak po prostu za free, bo włócz się dało. Siedmiu jeszcze, o kurde. Dużo. Sześciu. O, ale gówno! No dobra, ale lipa no. W trzecim tym. No nic no. Ciężko. Dobra. Szkoda, że save'a się nie da zrobić. No ale to jest też, na tym polega trudność tej gry, że nie ma save'a. Dwie włócznie, spoko. To mamy trzech, no. Pięknie. Pięknie. Piękny początek rundki. Jak się idzie cały czas w jedną stronę, to jest, wiesz, większa szansa, że tylko z jednej strony się jedną respi zauważyłem. Nie mogę się zatrzymywać w ogóle. Jakieś mity, niczym lawa pod portalem będzie. No ale może te mity oddadzą w rzeczywistości. Ja mu mało zadaję. No ale tak trzeba. Żeby życia nie stracić. Bo jak on się rozpędzi, to ja to w pieprze grę. Właśnie o to mi chodzi. No. Zagrasz w Faraon? Taka strategia dla dziadków, więc nie, średnio chcę pan strategię grać. Nie, nie, nie chcę. Nie chcę strategii grać, nie chcę mi się. Kiedyś lubiłem, a teraz je pieprzę. Nie wierzę, no jeden HP chłopu. Nice, sześciu, to jest szansa, że się uda. Nice. O Jezus Maria! Ale RNG oddało, tak
saved, no, ale no nie oddało to bardzo ringi, ale oddało to, że nie straciłem życia, no to chociaż tyle. Bo ringi tam mogło dużo lepiej oddać, bo chłopów to po 1 HP czasem im bije. Tu ringi oddaje początek rundy ładnie. Same włócznie, spoko. Piękny początek. Nie, to na razie. Piękny początek jest. Nice, 6. 6 i prawie pół HP, więc jest git. Jak mi ich nie wypieprzy wszystkich na planszę, to damy radę. Teraz to już na spokojnie dwóch. Włócznia to jeden tak naprawdę. Bardzo dobre RNG w tym raniku. Aż popieprzone. Jak RNG tu siadło. Teraz boss. Ten boss. A, to jest ten z szablami, tak? Okay. Nice. Nice. Kurde, ale słabe RNG. Co chodzi w tej grze? No, zabijasz chłopów, nie? Proste? Dobra. Dobrze gram? Jak oceniasz gameplay Huarangiem? Nie daj się oszukać, pod tym hełmem jest rudy łeb. XPP. Ten gameplay to XPP. Rel? Nice. 4 życia, spoko. 13. Nice, włócznia na start. Zabijam zielonych. Git. O kurde, tu trzeba już kopa na start chyba. Bo oni szybciej atakują. Tu lepiej kop i potem hit, tak mi się wydaje. Chociaż zobaczymy. Może na włóczników. Ale słabe RNG, ja! Dobra, oddało. Wróciło RNG na tory. Właściwe. 5. 4. 2 bułka. 3 zielone. Ale mnie szmata zaspamowała bardziej niż ja bossa. Dobra. 22. 21. Lecimy. Nice. Nice, 19. Nie! Zobacz, jakie RNG chamskie!
chłop miał 1 HP i mu zadałem kreseczkę życia. Zobacz co! On ma full HP po walce! Chłop full HP miał po 4 hitach prawie. Prawie full miał. Ale gówniane RNG... O, nice. Nice. Dobra, RNG się zreflektowało. No, że oddało. Ciekawe, że da się ze skoku nawet zabić na hita, jak teraz zabiłem, bo myślałem, że ze skoku to trochę jest jak rzut włócznym, że zawsze się zada trochę mniej. Znaczy nie rzut, tylko uderzenie. Bo uderzenia to tak mało biją włócznią, tylko rzut one-shotuje. Pięciu i cztery życia. Ale gówno RNG, bo chłopa nie zestunowałem kopem, ty. Ale gówno. Ale gówno! Ale szmata, no. O Boże, ale szmaciane RNG pod koniec planszy. 20 zabiłem bez straty i na końcu. Jak się z kopem nie da stuna w tej grze, to RNG to jest, to jest ujemne RNG wtedy według mnie. Ujemne. Ujemne RNG. 3 życia w teorii wystarczy. Nie 3 życia, tylko pół HP, więc są gówno, no. Chyba, że nie obłócznie na start z bossem, to mu sporo zadam żółtem. Tak, chyba spadek. Nie. Z 300 filmu. Bardziej. Trzech. Widziałeś to? Stuna nie dałem kopem. Nigdy tej gry nie przyszedłem, jak grałem w gimnazjum. Ja pierdzielę. Tą grę się da naprawdę przejść. Nice. Ja pierdzielę. Ej, naprawdę, grałem w to milion razy w gimnazjum i do czwartego bossa nie mogłem dojść. I myślałem, że się go po prostu nie da przejść. Jezus Maria. Achilles, prawdziwy Achilles. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Brrr! Husaria! Mamy szansę!